Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie Intercomp.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem platformy Hikvision AIOP na przykładzie kamery z serii Deep In View. AIOP, czyli Artificial Intelligence Open Platform, to nic innego jak moduł dostępny w kamerach serii Deep In View, który pozwala na implementację funkcji analizy obrazów wspieranych przez sztuczną inteligencję. Funkcje analizy wspierane sztuczną inteligencją, czy mówiąc dokładnie w przypadku tego sprzętu przez maszynowe uczenie, są to funkcje dedykowane do przeznaczenia w konkretnych zastosowaniach. W przypadku kamery, którą tutaj mamy, która jest wyposażona w moduł AIOP, jest to model 7A46G0IZHSY. Predefiniowaną aplikacją, którą możemy wykorzystać, jest Hard Hat Detection, czyli nic innego jak wykrywanie kasku. I działa to dosłownie przez maszynowe uczenie. Kamera jest w stanie znaleźć człowieka na scenie, jest w stanie określić, gdzie człowiek ma głowę, tak ogólnie rzecz biorąc. Jest w stanie określić, czy na głowie jest kask, czy też nie ma. Dodatkowo może określić również kolor tego kasku i odpowiednio informować system monitoringu. Wspomniana przeze mnie detekcja kasku to w zasadzie namiastka tego, co ten sprzęt potrafi zrobić. Jest to funkcja, tak jak wspomniałem, już preinstalowana w kamerze, natomiast z kolejnych ciekawych funkcji, jakie możemy doinstalować do platformy AIOP w kamerze, jest funkcja detekcji kombinezonu covidowego, czy też detekcji podrzucania śmieci. Są to funkcje, których nie zrealizują standardowe kamery z klasyfikacją obiektu. Są to funkcje bardziej dedykowane, stworzone bezpośrednio przez Hikvision, przez ich sieci neuralne, tak więc jest to producent globalny w zakresie i dostarczania sprzętu i też rozwiązań takich jak właśnie aplikacje wspierane maszynowym uczeniem. Deep learning i szeroko pojęte AI to w zasadzie cel, do którego dążą producenci tacy jak Hikvision, czego Hikvision jest dobrym przykładem. Generalnie rzecz biorąc, funkcje, które znamy na ten moment, które są obecne w kamerach, czyli funkcja klasyfikacji obiektu, funkcja czytania tablic rejestracyjnych, są to funkcje, które są już z nami przez jakiś czas. Natomiast to, co potrafi ten sprzęt z serii Deep In View chociażby, jest to półka wyżej, tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o analizie obrazu, tym bardziej wspieraną przez sztuczną inteligencję. W zasadzie potencjał, który drzemie w tym sprzęcie, jest, można powiedzieć, naprawdę ogromny, bo tak w skrócie otrzymujemy komputer z obiektywem i z predefiniowaną aplikacją, taką jak detekcja kasku. I to Hikvision zaprasza nas do współpracy, do stworzenia własnego produktu. I tak na dobrą sprawę nie jesteśmy ograniczeni tutaj, oprócz zasobów, jakie mamy w kamerze, nie jesteśmy ograniczeni w zasadzie funkcjonalnością nakładaną z góry, tak? Możemy sobie stworzyć własną aplikację, na przykład z zakresu BHP, dajmy na to, komora lakiernicza i funkcja omdlenia w kamerze, tak? Jeżeli pracownik zasłabnie, jesteśmy w stanie taką funkcję zaprzęgnąć w kamerze, żeby nam weryfikowała, co tam się faktycznie dzieje. Kolejnym przykładem już z zakresu przemysłu może być na przykład liczenie wyprodukowanych elementów, porównywanie ich ze wzorcem i to wszystko może się odbywać w zasadzie w kamerze, tak? Możemy to zaprzęgnąć do współpracy z całym systemem monitoringu i odpowiednio skonfigurować funkcję alarmowania, czy też informowania pracownika o tym, co faktycznie się dzieje. Dzięki temu system staje się praktycznie autonomiczny, no i tak jak wspomniałem, wspierany maszynowym uczeniem. Przejdziemy sobie teraz do weryfikacji działania funkcji wykrywania kasku na scenie. Zweryfikujemy sobie jej działanie w oprogramowaniu IVMS. Mimo to, że jest to, tak jak wspomniałem, półka wyżej względem na przykład kamer AcuSense, nadal działanie tego typu sprzętu możemy sobie weryfikować w oprogramowaniu IVMS w zakresie aplikacji preinstalowanych czy dostarczanych przez Hikvision, takich jak na przykład detekcja kasku, detekcja kamizelki, o której wcześniej nie wspomniałem, też jesteśmy w stanie taką funkcję zaprzęgnąć. Tak więc nie przedłużając, przechodzimy na interfejs urządzenia, skonfigurujemy sobie dwie przykładowe reguły, omówimy na szybko interfejs, no i tak jak wspomniałem, zweryfikujemy działanie w IVMS-ie. OK, przechodzimy na interfejs kamery. Pierwszym krokiem jest oczywiście zalogowanie się do urządzenia. Interfejs jest już utrzymany w nowej szacie graficznej. Pierwszym krokiem jest włączenie OpenAI w zakładce VCA. Domyślnie włączona jest funkcja monitorowania. Musimy włączyć otwartą platformę sztucznej inteligencji. Klikamy dalej. Urządzenie nam się w tym momencie zrestartuje. Po restarcie kamery podobnie logujemy się do jej interfejsu. W tym przypadku, gdy mamy już włączone OpenAI, możemy przejść do konfiguracji aplikacji już samej, czyli funkcji klasyfikacji, funkcji detekcji, przepraszam, kasku na scenie. Przechodzimy do skonfiguruj aplikację, wybieramy sobie Hard Hat Detection.
I pierwszym krokiem jest oczywiście włączenie tej funkcji, włączenie tej aplikacji, można powiedzieć, i podstawowe no, włączenie kilku opcji w ramach tego zadania, jak to kamera nazywa, czyli w tym przypadku powiadamianie centrum monitoringu, nagrywanie na kartę, ewentualne wybranie wyjść przekaźnikowych i zapięcie kanału do tej funkcji, zapięcie kanału wideo, czyli oczywiście jednego w ramach tej kamery. Dalej przechodzimy sobie do zakładki operacje i rysujemy już naszą regułę. Wybieramy sobie obiekt, czyli tak jak tu mamy głowa i ramiona. Wybieramy sobie atrybut, czy ma być ubrany kask, czy też nieubrany, nie założony. W tym przypadku wybieramy sobie założone, wybieramy sobie kolor biały. No i dalej idąc możemy wybrać sobie też ilość tych kasków na scenie. Tak na dobrą sprawę możemy sobie też wybrać próg w sekundach, czyli tak jak w standardowych już funkcjach, ile ten kask na scenie ma się nam pojawiać, ile ma być interwałów, jaki ma być interwał alarmu, czas trwania. I ostatnia rzecz, musimy narysować sobie już typowo regułę, czyli tak jak w przypadku, nie wiem, wtargnięcia w obszar, tak? Po prostu nic innego jak no, tradycyjną regułę, tradycyjny kwadracik, że tak to nazwę. Klikamy zapisz i w tym momencie funkcja zaczyna już działać. OK, przechodzimy teraz do weryfikacji działania. Wykorzystamy do tego programowanie IFOMS, wybieramy sobie AI Dashboard i AI Open Platform. Jest to przystawka do IFOMS-a, która pozwala nam weryfikować działanie właśnie tego typu sprzętu. Wrzucamy sobie naszą kamerę na podgląd, mamy oczywiście naszą narysowaną regułę i w momencie jak na scenie pojawia się obiekt, kamera zaczyna już, tak jak widzimy, mniej więcej celować, szukając kasku, oczywiście licząc tym samym czas obiektu znajdującego się w naszej regule, w naszym kwadraciku narysowanym, że tak powiem. Cały czas analizując, czy jest głowa, czy na niej jest kask i jakiego koloru jest ten kask. I w momencie, gdy w skrócie zostanie spełniony warunek, tak jak widzimy teraz, pojawia się zdarzenie, które jesteśmy w stanie sobie weryfikować w trybie live i w przypadku, gdy kamera ma swój storage, tak jak w tym przypadku mamy tutaj kartę pamięci, możemy sobie pobierać później te materiały i przeglądać już bezpośrednio z karty w kamerze. Teraz przejdziemy sobie do skonfigurowania drugiej reguły. Będziemy weryfikować sobie osoby bez kasków. Przynajmniej dwie osoby na scenie, w naszej regule muszą się znajdować. Także zobaczymy w tym przypadku, jak zadziała cały sprzęt. Ustawiamy sobie próg na dwie osoby, czas trwania przynajmniej 3 sekundy i interwał alarmu na 5 sekund. Maksymalna ilość alarmów, liczba alarmów 3 i w tym przypadku znowu uzupełnię informację o regule, czyli po prostu musimy narysować nasz kwadracik. Tak jak w przypadku zwykłej, standardowej może analizy obrazu. Gdy mamy narysowany kwadracik, klikamy zapisz. I ponownie przechodzimy do weryfikacji działania, podobnie w AI Dashboard. W tym przypadku, jak widzimy na scenie, mamy narysowane już dwie reguły. Gdy pojawiają się dwa obiekty, kamera jest w stanie bez problemu zaznaczyć obie głowy, że tak to nazwę, na scenie i bez problemu zrzucić właśnie alarm o tym, że są dwie osoby bez kasku, co mamy zaznaczone wyżej, takim dedykowanym czerwonym prostokątem. Tak więc jesteśmy w stanie sobie znowu zweryfikować bezpośrednio, kiedy taki alarm powstał. Zdjęcie delikwentów, że tak powiem, mamy już dostępne, głowy są zaznaczone, tak więc jak najbardziej reguła działa. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Omówiliśmy w dużym skrócie platformę AIOP, omówiliśmy również działanie, konfigurowanie i działanie funkcji detekcji kasku, która jest zaimplementowana we wspomnianej kamerze. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, maszynowe uczenie czy szeroko pojęte AI daje nam ogromny potencjał do tego, jaki system bezpieczeństwa chcemy stworzyć. Prócz zasobów w sprzęcie nie jesteśmy ograniczeni przez producenta tym, co kamera ma dla nas robić. Tak jak wspomniałem, dostajemy, można powiedzieć w dużym skrócie, komputer z obiektywem i to tylko dzięki naszej własnej inwencji twórczej, że tak powiem, jesteśmy w stanie stworzyć dedykowaną aplikację. Oczywiście, żeby ta zaczęła działać, potrzebny jest również sam proces maszynowego uczenia. To w stanie jest nam zapewnić Hikvision, tak więc kompleksowo dostajemy rozwiązanie szyte na miarę. Tak więc można podsumować to tym, że przyszłość jest teraz, jak to wszyscy mówią, a to dopiero początek. To, co mamy tutaj, to jest tylko namiastka, tak jak wspomniałem, tego, co jesteśmy w stanie stworzyć przy pomocy sztucznej inteligencji. I na koniec bardziej przyziemny temat. Kolejny film na naszym kanale to kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wklepać w momencie zapisywania zamówienia w naszej platformie kamerai.com.
kod upoważniony do naliczenia o kilku procent dodatkowego rabatu na zakup sprzętu. Tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Zachęcam również wszystkie firmy instalatorskie do kontaktu w zakresie wsparcia technicznego przy doborze urządzenia, przy uruchomieniu tego typu rozwiązania, jakim jest na przykład kamera z AI. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.